Noc, słuchaczu, doszło do zbrodni i chyba wiem, kto jest winny. Spotkajmy się w tym samym miejscu o tej samej porze. Dzwoni telefon. Ale nie mój zwykły telefon komórkowy. Tylko specjalny telefon w kształcie pilota od komisarza mną. Tak, komisarzu. Tak. Dobrze. Rozumiem. Wyruszam. Jak najprędzej. A, jesteś, nocny puchaczu. Przybyłem jak zwykle na wezwanie, komisarzu. Doskonale, bardzo się cieszę, że przybyłeś na czas. Mamy do czynienia z sytuacją bardzo, ale to bardzo nietypowo. Pojawił się morderca. Znowu? Tak, który w swoich kręgach zwany jest jako mokra łyżwa. Zabija ludzi wkładaniem mokrego, uślinionego palca w ucho. Jak sam widzisz, sposób, który zabija, jest dosyć rzadki. Taki rzadki. Chciałbym, abyś się znalazł i doprowadził w ręce sprawiedliwości. Jak zwykle, komisarzu, możesz na mnie liczyć. Odnajdę mokrą łyżwę i doprowadzę ją w ręce sprawiedliwości. Biegnij, puchaczu. Szkoda czasu. Luisa Blackjack, zwana również Śpię do tyłu. Potrzebuję informacji o kobiecie Mokra Łyżwa. Gdzie mogę ją znaleźć? Nic nie wiem. Oczywiście, że wiesz i nawet mi powiesz teraz. Nic ci nie powiem. Tyle razy już graliśmy w tą grę. Oczywiście, że mi powiesz. Bo cię oplączę tym oto kablem. I pominę... Wiem, powiem ci. No, gadaj. Handluję czymś tam w hangarze, tam na północy. Niczym nie handluje, bo wkłada mokre palce do uszu. Przejrzałem twój plecak. Mów prawdę! Ostatnio widziałem ją w barze Stary Suchar. Chyba tam powinna być. Dobrze, wierzę ci, ale jeśli nie, to jeszcze cię znajdę i tym oto kablem przywalę. Na pewno nie. Muszę się stąd zwijać, bo inaczej łyżwa mnie znajdzie i zabije. Oto twoja zapłata, Judasz. Może to źle, że zabijam tych wszystkich ludzi, ale sobie na to zasłużyli. Nie spodziewałam się ciebie tutaj, puchaczu. Wreszcie się spotykamy, mokra łyżwo. Przyszedłem cię aresztować i odstawić przed oblicze sprawiedliwości. Całą tą twoją sprawiedliwość mam w dupie. Niemożliwe. Ktoś taki jak ty musi mieć jakieś niezwykłe powody, żeby czynić zło. Na pewno skrzywdzono cię bardzo w dzieciństwie.
Nie może być zła tak naprawdę. No tak, w twoim świecie zło musi mieć jakieś powody. A co jeśli nie ma? Tak, wspaniała kobieta jak ty, nie może być zła. Ale jeśli tak uważasz, nie pozostawisz mi innego wyboru, tylko muszę postawić cię przed obliczem sprawiedliwości. Haha, chyba żartujesz, cieniasie. To zadanie będzie trudniejsze niż myślałem. Witaj, Wilhelmie Taku. Musimy porozmawiać. Wilhelmie, walczyliśmy tyle razy. Czy tak to musi wyglądać, że kiedy przychodzi moment ostateczny, nie mamy już przyjaciół, którym możemy się zwierzyć, tylko rozmawiamy z naszymi najgorszymi wrogami? Łyżwa jest kimś więcej niż tylko kolejną sprawą. To niesamowita kobieta. Ja ją chyba kocham. I ta miłość, i moja miłość do sprawiedliwości sprawia, że... To jest tragiczne rozdarcie, rozumiesz? Miałeś tak kiedykolwiek, czy tylko okradałeś banki, mordowałeś ludzi. Musisz wiedzieć, jak to jest. Jaka walka toczy się w głębinach mojego serca. Ale to nie może się skończyć źle. Uda mi się ją zmienić, rozumiesz? Ja ją zmienię. Wszystko będzie dobrze. Nie uda ci się. Znam ją zbyt długo. Ona jest po prostu zła, nie zmienisz jej. Uda mi się! Ha, ha! No ty puchaczu. I tak mnie nie złapisz. Co z nami będzie, mokra łyżwo? Z jakimi nami? Nigdy nie będzie żadnych nas. Witaj, nocny puchaczu! Komisarzu Mną, jak zwykle jesteś niezwykle spostrzegawczy. No, moja praca tego wymaga. Ale nieważne, przejdźmy do rzeczy. Jak idzie śledztwo w sprawie mokrej łyżwy? No, wyniknęły nieprzewidziane komplikacje. Jakie komplikacje, puchaczu? No, nieprzewidziane. Puchaczu, gdybym chciał, żeby pojawiały się jakieś nieprzewidziane problemy, wysłałbym swoich szeregowców, a wysłałem ciebie, nocnego puchacza! Na kogo patrzysz? W tamtą stronę, zawsze mi się wydaje, że to lepiej wygląda. Nieważne! Jak idą poszukiwania mokrej łyżwy? No, prawie złapałem tego mokrego palczucha wkładacza do ucha, ale zastanawiam się, czy w jej sercu gdzieś na dnie nie tli się promyczek boskiej miłości i nie mieszka tam Jezus i nie ma szans żadnych na przywrócenie jej na ławy społeczeństwa. Puchaczu, taka naiwność nie przystoi superbohaterowi. Ona jest zła do szpiku kości i musi zostać doprowadzona w ręce sprawiedliwości! Nawet nie czuję, gdy rymuje. A może nie musi jednak? Oj nie, proszę cię, puchaczu, nie rozmawiajmy w taki naiwny sposób, nie jesteśmy dziećmi. Masz ją odnaleźć i razem ze mną zamknąć ją w najciemniejszej ze wszystkich cel naszego więzienia. To łotr, jakich mało. To jest koniec tej rozmowy. Nie mam ciętej riposty, ale coś wymyślę! To koniec tej nierównej gry, łyżwo. Dałem ci szansę, żebyś się zmieniła. Ale ty najwyraźniej nie chcesz się zmienić. Nie każdy człowiek może się zmienić tylko dlatego, że ty tak sobie wymyśliłeś. Tak czy inaczej, to koniec. A, znakomita robota, puchaczu. Jestem z ciebie bardzo zadowolony. Mokra łyżwa jest tam, gdzie być powinna. W więzieniu. W więzieniu! Na kogo patrzysz? No nie wydaje ci się, że to wygląda bardziej dramatycznie? Dobra, nieistotne. Cóż, nie jestem tego przekonany o tym, że komisarzu Mną. Słyszałeś kiedyś o pyrrusowym zwycięstwie? Ale to nie ma żadnego związku, to było ogromne zwycięstwo. Nie zgodzę się, bo gra nie była warta świeczki. Gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść. Mogliśmy tak zrobić, ale nie mogliśmy tak zrobić, a tak zrobiliśmy. Tak jest! Właśnie tak jest! To znaczy nie! Ja uważam, że to był sukces. Ja nie wiem, w czym widzisz problem. A ja uważam, że to wszystko było gówno warte i za przeproszeniem rzucam nie, tą puszkę. Puchaczu, no nie zachowujmy się tak dramatycznie. Miasto cię potrzebuje.
A ja, za przeproszeniem, mam to już w dupie i przechodzę na emeryturę. Ta walka nie była tego warta. No i widzisz, mokra łyżwo, opatało ci się, ty pierdlo, puchacz odszedł. Gdybyś zmądrzała wcześniej, nie byłoby żadnego problemu. Jak to odszedł? A zresztą, nieważne, widocznie tak po prostu musiało być. Jak tobie chcesz, łyżwo? Najwyraźniej byłaś tylko kolejną sprawą. Something always brings me back to you. It never takes too long. No matter what I still do, I still feel you here till the moment I